Witam na konferencji prasowej, w której bierze udział Obolauer, chyba zadowolony trener drużyny gości Sebastian Stemplewski oraz Andrzej Paszkiewicz, trener drużyny Hutnika. No, mecz na szczycie właściwie tej naszej ligi, zakończony zwycięstwem drużyny gości, także serdecznie gratulujemy. Gdyby pan trener zechciał podsumować to spotkanie, bo chyba ciężko było wywalczyć dzisiaj te punkty na swych stawach. Dziękuję bardzo tutaj za gratulacje. No muszę powiedzieć szczerze, że to były bardzo ciężko wywalczone punkty. Wiedzieliśmy, gdzie przyjeżdżamy, wiedzieliśmy, jak gra Hutnik, jak gra piłką. Tutaj w drużynie dużo młodzieży i naprawdę no, nie mogliśmy się za bardzo odkryć, ponieważ jeżeli byśmy się odkryli, mogłoby to źle dla nas się skończyć. Strzeliliśmy bramkę na 1-0, później troszkę gapiostwo naszych obrońców, gdzie bodajże tam napastnik ucieka, strzela bramkę na 1-1, ale graliśmy konsekwentnie dalej to, co sobie zakładaliśmy. Czekaliśmy po prostu na błąd tutaj obrony Hutnika. Ten błąd popełnili, przejęliśmy piłkę, strzeliliśmy bramkę i no, cieszę się bardzo. Tak jak mówię, naprawdę z ciężkiego terenu. Dziękuję. Andrzej, na pewno olbrzymi niedosyt, bo szczególnie ta druga połowa wskazywała, że to Hutnik powinien ten mecz wygrać, ale to się zawsze mówi, jak się nie wykorzystuje takie sytuacje, no to później się mecz przegrywa. Czym to usprawiedliwić? Ja nie szukam usprawiedliwień. Generalnie uważam, że i pierwsza połowa też nie wskazywała na to, że możemy ten mecz przegrać, bo my byliśmy stroną dominującą, my stwarzaliśmy sobie więcej sytuacji i powiem przekornie, że nie zasłużyliśmy w tym meczu na remis, tym bardziej nie zasłużyliśmy na przegraną, no ale w piłce nie wygrywa ten, kto jest lepszy piłkarsko. Czy taktycznie, czy motorycznie, wygrywa ten, kto strzela bramki. No i dzisiaj my nie potrafiliśmy wykorzystać sytuacji. Przede wszystkim to zadecydowało, bo jakbyśmy wygrali 5-2 czy 6-2, to pewnie by też się nic wielkiego nie stało, bo to też by nie świadczyło naszej 100% skuteczności, a ta skuteczność była poniżej pewnie 5-10%, no i dlatego tak skończyliśmy ten mecz i schodzimy przegrani. Także tutaj mówię, no, realizowaliśmy swój plan. Ten plan spowodował, że stworzyliśmy sytuację. No, nie zamieniliśmy na bramki. No, także tutaj nie będziemy się usprawiedliwiać. Po prostu trzeba stwierdzić taki fakt i tyle. Dziękuję. Czy pytania do trenerów? Trenera Paszkiewicza, mi się wydaje, bo tutaj trener powiedział, że czekali na błąd, żeby strzelić drugą bramkę, ale przy pierwszej bramce też tam zaspali chłopaki. Piłkę dostali za plecy, że tam jakby chyba. Nie, nie zaspali. Tam nie było wydłużenia pola gry. To jest element, na którym pracowaliśmy od czasu, jak ja przyszedłem do klubu, a więc to na pewno boli, ale to opowiemy sobie gdzieś tam na analizie wewnętrznej, zresztą w przerwie już to mówiliśmy. Nie wydłużyliśmy pola gry, no i tyle. I złe przesunięcie było w strefie. Tej sytuacji w ogóle nie powinno być. No, do tej pory akurat z takimi rzeczami sobie radziliśmy. Ale to jest błąd, to jest bramka na 1-0. Jeżeli my stwarzamy sobie 7-10 sytuacji, no to przecież można wygrywać mecze 5-2. Można? Przecież można. A więc ja nie widzę takiego problemu wielkiego, bo graliśmy swoje, tylko nie potrafiliśmy strzelić bramki. No to na Sembeckiego, no pana drużyna jednak, zwłaszcza w pierwszej połowie, na no, szybciej wychodziła z tą piłką. Hutnikowi trudno się było przebić, w wolnej akcji rozgrywałby jeden, dwa kontakty i akcja była przeniesiona do strony wojska. Na pewno było tak, bo tak jak mówię, tutaj wiedzieliśmy, co gra Hutnik, ale ustawiliśmy się też na szybkich naszych pomocników, gdzie wiedzieliśmy, że musimy rozegrać jedną, dwie piłki, przejść do kontrataku i po prostu stwarzać sobie sytuację w ten sposób. Liczyliśmy też na stałe fragmenty. Szkoda tutaj, że głowa Dawida Wadasa nie została zamieniona na bramkę, gdzie tam odbiło się od słupka. Szkoda, że jeszcze Bartek Sałapatyk nie poszedł do końca, bo Anusz mógł ją jeszcze tam dołożyć i ta bramka wypadła. W drugiej połowie na pewno Hutnik tutaj przyspieszył, bo taki jest fakt, ale tak jak mówię, czekaliśmy, graliśmy konsekwentnie swoje. Nie odkryliśmy się nawet przy 1-1, tylko graliśmy konsekwentnie to, co sobie zakładaliśmy. Udało się, cieszymy się i gratuluję chłopakom, bo naprawdę wymęczone, wybiegane, ale szczęśliwe i wygrane. Ja też pozwolę sobie tutaj nadmienić, że no jeżeli gra się z kontrataku, to wiadomo, że wystarczy zagrać długą piłkę, zbić ją i w drugie tempo zagrać kolejną prostopadłą piłkę i to nie jest filozofia i to nie świadczy o nas, że my gramy wolno, no bo ja nie znam zespołu, który rozbija autobus przesuwających się 10 ludzi i dwoma podaniami. No nie znam takiego zespołu, naprawdę nie ma na świecie takiego zespołu, no trzeba operować piłką, trzeba się długo przy niej utrzymywać, trzeba zmieniać ciężar, trzeba obracać cały czas ciężar gry i próbować oskrzydlać, czy szukać prostopadłych piłek, czy strzałów z dystansu, no to jest normalne, no jeżeli chce się rozbić mur ludzi, no to się go nie przestrzeli dwoma podaniami, także no to wpływa jakby na obraz tego, no. Pewna taktyka, którą my przyjmujemy, przyjmuje przeciwnik, a więc tak to wygląda. Mam pytanie do trenera
następny skill na ten mecz, specjalnie zmieniliście taktykę, czy uważasz, że ona była, skuteczna, czy nie za bardzo za drugiej połowie się troszkę zdominowała? Nie uważam, że ona była nieskuteczna, bo wygraliśmy mecz. Na pewno zmieniliśmy taktykę, próbujemy zmieniać taktykę do przeciwnika. Są pewne zespoły, z którymi gramy to, co chcemy grać i dzisiaj po prostu to nam wyszło. Zmieniliśmy taktykę na jednego napastnika i to nam w 100% wyszło. Jeszcze nie ma to, serdecznie dziękujemy, jeszcze raz gratulujemy, zdaje się, że chyba liderowi już tabeli, bo jeżeli to jest prawda, że Buchański przegrał dzisiaj z Łusicą, no to serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia. Hutnik gra za tydzień, w sobotę już gra w Kielcach, natomiast w piątek gramy mecz z Unią Tarnów, najprawdopodobniej z udziałem kibiców, także wszystkich zapraszamy na mecz. Dziękuję.